Otaczamy ołtarz eucharystyczny, ciągle niepewni, czy jesteśmy coś warci i kochani. Przychodzimy po to, by to usłyszeć z ust samego Boga. Jesteście moimi dziećmi, ja was miłuję. Niepewni co do przyszłości, przychodzimy po to, by usłyszeć, nie lękajcie się, ja was nigdy nie opuszczę. Bojący się grzechu, bojący się sił ciemności, bojący się demona, przychodzimy, by usłyszeć, ja jestem waszym pasterzem. Włosy na waszej głowie są policzone. Tylko oczywiście, drodzy bracia i siostry, ta miłość Chrystusa to nie nasze ludzkie głaskanie się po główce, to nie mówienie, nie martw się, wszystko będzie w porządku, to stawianie wymagań, to wchodzenie w światło prawdy. Dlatego przyjmijmy tą Bożą opiekę, która może nawet nieraz, i na pewno często się tak stanie, przerośnie nasze oczekiwania. Może po ludzku ktoś wyjść zawiedziony z tej mszy świętej, ale niech patrzy właśnie nie po ludzku, a w wierze na to, co tu się stanie, co tu zostanie powiedziane. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej pomocy. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci i z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno oddalić mężowi żonę. Odpowiadając, zapytał ich: co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to:
Powiedział im: kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. A jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zbawią grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, przeczytaliśmy, jak w każdej mszy świętej, po akcie pokuty, fragmenty Biblii, trzy fragmenty Biblii. Po co? No po to, żeby umocnić naszą wiarę, zanim spotkanie z Chrystusem w czasie tej mszy świętej stanie się pełne. Chrystus już jest z nami, jest w naszym zgromadzeniu, jest w moim kapłaństwie, jest w Słowie Bożym, które było przed chwilą czytane. Ale zanim przyjdzie pod postacią Eucharystii, umacniamy naszą wiarę właśnie przez to, że czytamy Biblię. Po co czytamy Biblię? By wrócić do samych siebie. Kochani, my jesteśmy stworzeni na obraz i Pana Boga. I ktoś powie, no jeśli człowiek jest stworzony na obraz i Pana Boga, to ten Bóg jest nieciekawy. Bo ludzie są nieciekawi. Lubię być sam. Bo my mamy zafałszowane obrazy swoje. My bardzo często gramy. To, co często Państwu mówię i zachęcam do tego, byśmy to śledzili, prosili Pana Boga o światło, by tą grę zdemaskować. Pan Bóg przyjdzie do nas, ale do tego, kim ja jestem naprawdę. Jeśli ja będę kogoś grał, ja się z Bogiem nie spotkam. Religia będzie dla mnie nudna. Religia będzie dla mnie jakaś pusta, jakaś papierowa. Bóg nie chce brać w tym udziału. Bóg nie chce brać udziału w naszych grach. Dlatego do naszych masek, do naszych ról się nie odzywa. Wielu ludzi mówi, ja nie słyszę Pana Boga od lat. Tak, bo nie jesteś sobą. Gdybyś wrócił do siebie, spotkałbyś się natychmiast z Panem Bogiem. Natomiast my kogoś odgrywamy, często od dzieciństwa, z powodu właśnie lęku. Co ja znaczę, kim ja jestem, jak nie będę grał, to zginę, jak nie będę udawał, to się skompromituję, muszę się podretuszować. I to nam wchodzi tak w krew, że już tak daleko od siebie odeszliśmy, że już nie pamiętamy, kim jesteśmy. W wakacje usłyszałem taką historię, jak dwóch księży w seminarium, prefektów, wychowawców, alumnów, było na furcie i tam jakiś interesant przyszedł, czy jakiś starszy kapłan, tego nie pamiętam, ktoś zasłabł, ale bardzo poważnie, dostał jakiegoś ataku. I jeden z księży mówi do drugiego, ty, leć po księdza na parafię. Przecież ty jesteś księdzem. O rany, zapomniałem. Tak można zapomnieć. Takie można mieć odruchy, że ja to nie ja. I dlaczego czytamy Biblię? Żeby wrócić do samych siebie, żeby się rozpoznać w Biblii. Biblia jest tym lustrem, który mówi, zobacz, jaki ty jesteś. To jest bardzo trudny proces wyjść z tego nałogowego kłamania. To często Państwu powtarzam, kiedy człowiek jest chory, nie smakuje mu najlepsza szyneczka i najlepsza zupka i najlepsze drugie danie. Nic mu nie smakuje, na nic nie ma ochoty. Dlaczego nas nudzi Biblia? Dlaczego nas nudzi modlitwa? Dlaczego nas nudzi rozważanie Bożych spraw? Bo jesteśmy chorzy. Gdybyśmy byli zdrowi, to byśmy to wszystko zjadali, byśmy to wszystko pochłaniali. I zanim przyjdzie Jezus na ołtarz, Jezus Eucharystyczny, chcę, żebyśmy właśnie wrócili do tej przestrzeni spotkania z Nim, do swojego prawdziwego ja. I to jest taka pewna refleksja tu poczynię. Tak się w wakacje zastanawiałem, że to życie apostołów, pierwszych chrześcijan, a nasze życie, no też chrześcijan, jest takie inne. Apostołowie chodzili po górach, pływali po morzu, byli zagrożeni śmiercią. Jezus ich, przepraszam, rugnął, to ich pocieszył, to zrobił cud. To było chrześcijaństwo jak na dzikim zachodzie. Święty Paweł, burze na morzu, pogonie, spuszczanie przez okno na linię. A nasze chrześcijaństwo? Paciorek w imię Ojca i Syna rano. Potem do kościółka, kwiatki poustawiane, cisza. Nie mów głośno, jesteś w kościele. Skup się, złóż rączki ładnie. Potem jest msza, wszystko pięknie, jesteśmy kulturalni, inteligentni, ładne pieśni. Potem wieczorem znowu paciorek. Boże, żebym ja miał takie chrześcijaństwa koni, żeby po górach, żeby mnie Pan Jezus wezwał na Giewon, tu Rysy, Orla Perć, ja idę, on mnie przerzuca mnie nad Tałty, prawda, Augustów, tutaj, coś się dzieje. Chcesz mieć takie chrześcijaństwo? Chcesz mieć takie chrześcijaństwo? Zacznij szukać prawdy o sobie i o najbliższych. Zacznij od dzisiejszego wieczora, idź do mamy i powiedz, mamo, tak szczerze, jaki ja jestem? I zaraz będziesz miał dziki zachód. Idź do żony i zapytaj, słuchaj, w co my gramy od dnia ślubu? Idź do kumpli w pracy i powiedzcie, słuchajcie, przepraszam, ale przecież to ja od lat wam chcę coś powiedzieć, a się bałem, więc dzisiaj wam powiem.
okradamy, obgadujemy, jesteśmy nieuczciwi w pracy, jesteśmy leniami patentowanymi. I dziki zachód ma człowiek. Następnego dnia już jesteś w urzędzie szukającym pracy. A ponieważ my, słuchajcie, gdyby Pan Jezus nie rządził apostołami, idziemy tam, tu nie idziemy, tu idziemy, to oni by szybko zbudowali świetlicę. Oni by szybko to wszystko skodyfikowali, tylko Pan Jezus nie pozwolił. Golgota, ucieczka, poranek wielkanocny. A to wszystko było dla tego zamieszania oparcie o prawdę. My sobie budujemy właśnie taką świetlicę, taki dom dla starców, mieszkamy w nim spokojnie i się w nim dusimy, ale my naprawdę nie chcemy zamieszania, chcemy mieć święty spokój i dla świętego spokoju nie mówisz coś teściowej i dla świętego spokoju nigdy w życiu nie porozmawiałeś z dzieckiem na trudny temat i dla świętego spokoju nie zwróciłeś przyjaciółce uwagi, no bo to tak głupio, ona mnie tak lubi, a fałszywa baba strasznie. Dla świętego spokoju. I mamy nudne chrześcijaństwo. Chrześcijanie, którzy mówią prawdę, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak Jan Paweł II, nie mieli świętego spokoju. To te pielgrzymki do Polski były takie pełne sukcesu, ale w wielu miejscach Jana Pawła II nie chciano widzieć i strzelano do niego. To był dziki zachód, bo ten człowiek mówił prawdę. A też mógł starać się wszystkim przypodobać, być nowoczesnym chrześcijaninem. I dzisiaj czytamy Biblię, żebyśmy wrócili do samych siebie. No i od razu na początku października, na początku roku akademickiego mamy ten temat damsko-męski. Biblia nas do niego zaprasza. Księga Rodzaju. Zaczynające się czytanie od słów: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Kochani, gdyby ktoś z panów, czy któraś z pań mnie zapytała, proszę księdza, dlaczego Pismo Święte mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam? To ja bym zaprosił, jak chodziłem po kolędzie w Otwocku 20 lat temu, i wszystko jasne, proszę Państwa. Polam i wszystko jasne. Ja spotykałem mnóstwo samotnych kobiet, samotnych pielęgniarek, czy panny, czy rozwiedzione, czy wdowy. To jakoś ta chałupa wyglądała. Ale jak się przychodziło do samotnego faceta, to wtedy brzmiało w uszach: nie jest dobrze, kiedy mężczyzna jest sam. No nie jest dobrze. My, księża, to wiemy, że gdyby nie kochane siostry, które nas do porządku nieraz przyprowadzą, nasze mamy i o ile ksiądz jakiś jeszcze ma swoją mamę, czy dobre panie, to jest dramat. Mężczyzna jest skonstruowany na rzeczy, na dalekie wyprawy kosmiczne. I dlaczego nie jest dobrze, że kiedy jest sam? Bo mężczyzna jest nakierowany w pierwszym odruchu na rzeczy. I ma dwie możliwości. Albo rzeczy ujarzmi, komputerek chodzi, samochodzik wyregulowany, doktoracik zrobiony, w firmie porządek i wtedy mu się zaczyna nudzić i zaczyna głupoty robić. Albo sobie z rzeczami nie poradzi, nie umie pracy, nie umie firmy, zbankrutuje i wtedy jest zdruzgotany. Czy rzeczy pokona, jest źle? Czy rzeczy nie pokona, to też jest dla niego źle. Nie jest, kiedy mężczyzna jest sam, pozostaje mu tylko świat rzeczy. Pozostaje mu tylko świat rzeczy. To jest ciekawe, że Pan Bóg przyprowadził do Adama całe stworzenie i Adam, jest napisane, nie znalazł tam pomocy. Jak to nie znalazł pomocy? A koń? Ile koń w dziejach ludzkości pomógł człowiekowi? A słoń? A jakiś tam ptak łowny? A gołąbki, które listy wojenne nosiły? A Adam nie znalazł tam żadnej pomocy, dlatego że rzecz ani zwierzę nie pomoże mężczyźnie. Powtarzam, panowie. Ja wiem, że wielu z nas właśnie unika relacji personalnych. Oj, te rozmowy z żoną, te rozmowy z dziećmi. Idźcie tam się pobawcie sami, tatuś sobie tutaj podłubie przy tym radyjku, bo już się 20 lat naprawia i nie może go naprawić. Mężczyźni kochają rzeczy. My kochamy rozmowy o samochodach, procesorach, polityce, bo polityka to też nie jest wejście w relację personalną, tylko teoretyzowanie. I Adam tam nie znalazł pomocy. Świat rzeczy nam nigdy nie pomoże. Chociażbyśmy komputer, nie wiem jak wyregulowali, firmę założyli, studia prowadzili fantastycznie, drugi fakultet. To są tylko rzeczy. Więc Pan Bóg, kiedy widzi, pozwolił Adamowi się przekonać, że mu rzeczy nie pomogą i pokazuje mu Ewę. I Adam pierwszy raz się odzywa w ogóle w Biblii, wydaje okrzyk. Ta jest. I co mu się w Ewie podoba? Że ona jest taka jak ja. Że to jest kość z moich kości, ciało z mojego ciała, krew z mojej krwi, że ona jest mi równa. To się Adamowi podoba. Nigdy rzecz, nigdy... Dzisiaj ludzie tak tęsknią za rzeczami. Ten przemysł jest tak nieprawdopodobnie rozwinięty. Telewizory, komórki, samochody, no komputery, no to jest nam wszystko potrzebne, ale można się dać nabrać, że mi ten świat wystarczy, świat stanowiska i kariery. Natomiast nie. Człowieka zaspokoi osoba.
Tak mi się bardzo podobało, jak kiedyś słyszałem rozmowę dwóch panów. Jeden mówi, a wiesz, byłem z dzieciakami w ZOO w niedzielę. No i jak tam, fajnie w tym ZOO, podobno się tam pozmieniało w tym ZOO. Fajnie, wiesz, te orangutany, te małpy, te słonie, fajne. A gdzie tak się najdłużej zatrzymałeś? A najdłużej to jak kumpla spotkałem. Też był z dzieciakami. Usiedliśmy przy piwie, tośmy półtorej godziny gadali. Ten mój kumpel to taki małpowaty i słoniowaty, ale to najlepsze zwierzę, najciekawsze. Właśnie to się podoba, że... Dlaczego to się podoba? Kochani, Pan Bóg to genialnie wymyślił. Mężczyzna, powtarzam, zachwyt wyraził nad Ewą, nad kobietą i wyraża zachwyt nad Ewą, nad kobietą wtedy, kiedy jej nie zdobędzie, kiedy jej nie potraktuje jako rzecz. Mi się bardzo podobały takie refleksje kiedyś nad aktami kobiet, że jak się patrzy na akt kobiety, kobietę nagą, na zdjęcie artystyczne, piękne, to ona nie ma początku ani końca. Facet to wiadomo, tu się zaczyna, tam się kończy. A u kobiety te włosy idą tak, potem tu się niby kończą, ale jeden kosmyk jeszcze jest zawinięty w drugą stronę. Proszę zwrócić uwagę, że jak rzeczywiście patrzymy na leżącą kobietę nagą, to jej ciało bardzo przypomina znak nieskończoności. Tam są takie krągłości, że nie ma początku ani końca. U faceta to jest jasne. U kobiety jest to nie do ogarnięcia, gdzie ona się zaczyna, gdzie kończy. Takie samo jak z kobiety mądrością. To jest niezdobyty, to jest nieogarniony świat. Rozmawiałem kiedyś z siostrą zakonną, która przyleciała do Polski samolotem i pytam, siostro, czy was z samolotu odebrali autokarem z płyty lotniska? Nie, wychodziliśmy przez mankiet. Ja mówię, chyba przez rękaw. Przez rękaw żeśmy szli, ale wychodziliśmy przez mankiet. I niech mi któryś z panów powie, że to nie jest logiczne. Wychodzi się przez mankiet. Ja państwa informuję, jakbyście kiedyś byli na Okęciu, to mankiet, nie rękaw. I to jest jakieś takie swoiste, oryginalne, niepowtarzalne spojrzenie. Dlaczego Pan Bóg to tak zrobił? Żebyśmy właśnie my, mężczyźni, kobiety, nie, bo zwierzęta to sobie siedział Adam, kot, baran, hipopotam, następna trójka. Lis, zając, wąż, a Ewy się nie da nazwać. Przepraszam bardzo, ja przypomniałem sobie, czyniąc refleksję do kazania, taki kabaret, który za komuny jeszcze krążył na taśmach magnetofonowych. Ja nie pamiętam, czy to był jakiś Laskowik, czy coś. To tak troszeczkę może nieładnie zabrzmi, niech mi panie wybaczą, ale to oddaje dobrze mentalność mężczyzny. To był taki tekst w tym kabarecie. Siedzi chłop na miedzy i liczy tam żaby. I szła baba i ją policzył. Otóż to jest tęsknota mężczyzny. Magnetofon, komputer, żona, samochód, wszystko wyregulowane, cicho mi chodzi, mało pali. A te kobiety ciągle czegoś chcą. Wiozłem kiedyś rodzeństwo młodego chłopaka i dziewczynę samochodem z tyłu, tam się sprzeczali i ten chłopak kiedyś do tej dziewczyny w pewnym momencie mówi: oj, Gośka, przestań komplikować. Nie komplikuj. Proszę Państwa, panowie, dla nas to jest skomplikowanie, dla nich to jest prostota. My nie rozumiemy ich, one nie rozumieją nas. Tu jest tajemnica, dlaczego jest napisane w Biblii: Pan Bóg pogrążył Adama w głębokim śnie, kiedy stwarzał Ewę. Żebyśmy nie mogli zrozumieć, jak ta konstrukcja funkcjonuje. A teraz na poważniej, bo proszę Państwa, ja mówię tak żartobliwie, ale to zmierza do bardzo poważnego wniosku. Małżeństwo, związek mężczyzny-kobiety nie jest po to, żeby im było dobrze. Małżeństwo nie jest po to, żeby miłość mężczyzny i kobiety się rozwijała w pierwszym rzędzie, żeby ich zabezpieczyć, żeby ich ustawić, żeby mężczyzna i kobieta się realizowali. Ja to Państwu przed wakacjami mówiłem. Kiedy przychodzi mężczyzna i kobieta do kościoła, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa, nie siedzą do siebie twarzami, siedzą twarzą do tabernakulum. Na chwilę się na moment zawarcia małżeństwa odwracają do siebie, a wtedy ja im przeszkadzam tą stułą przed nosem, im tam macham, coś im tam ciągle mówię, mikrofon im podstawiam i za chwilę oni się z powrotem odwracają do Najświętszego Sakramentu. Małżeństwo jest po to, zapamiętajcie to, kochani, żeby się w Bogu zakochać, a nie w żonie i w mężu. Jak się ktoś zakocha w Bogu, to się zakocha w żonie i w mężu. Ale małżeństwo jest po to, żeby Bóg był najważniejszy. I dlatego jest to tak skonstruowane, że mężczyzna nigdy nie zdobędzie kobiety. A jeśli ją zdobędzie, to musi ją urzeczowić. Musi ją przeanalizować. I oczywiście to jest bardzo płytka analiza i pochopna. Ale nigdy jej nie zdobędzie. I kobieta nigdy nie zdobędzie mężczyzny.
I to jest dramat wielu małżeństw, które się rozpadają, bo oni myślą, że są dla, że to oni są najważniejsi w tym małżeństwie. Proszę Państwa, w małżeństwie najważniejszy jest Pan Bóg. Dlatego, drogie Panie, jak Wam się chłopak oświadcza, to mów mu tak, jeśli taka jest Twoja decyzja. Zgadzam się być Twoją żoną, ale ostrzegam Cię, ja kogoś mam. I będę miała przez całe małżeństwo. I on będzie najważniejszy dla mnie. Nie tylko. I mąż to samo mówi żonie. Kochanie, ja się chcę z Tobą ożenić, ale ja kogoś mam. I będę miał przez całe małżeństwo. Proszę zwrócić uwagę, ponieważ ludzie są w tej chwili tak głodni miłości, są tak niedowartościowani, następuje to sklejenie. Chłopak, jak się zakocha dziewczynie, a dziewczyna w chłopaku, to 3 SMS-y na godzinę, gadu, gadu, jeszcze tam różne Skype'y. Co robisz, kochanie? Gdzie jesteś, kochanie? Przez te komórki to zwariować można, bo to jest bez przerwy sklejanie się. Myślisz o mnie, a pamiętasz o mnie, a jak wrócisz, to napisz mi maila, może na czacie pogadamy. Wiesz co, najlepiej zamieszkajmy już przed ślubem, żeby być blisko, żeby się skleić. Proszę Państwa, jak się ma ręce sklejone, to się dużo nie zrobi. Modlić się można. Żeby coś zrobić, proszę Państwa, jak ja chcę ten mikrofon poprawić, to ja muszę ręce rozłożyć. Tutaj będę go poprawiał. Jak miał tak sklejone ręce, to go nie poprawię. Jak chcę podnieść kamień, muszę rozstawić ręce i rozstawić. Muszą się moje dłonie od siebie oddalić i ja wtedy coś zrobię. Jak jest chłopak z dziewczyną sklejony, jak jest chłopak, a bardzo często widzę, to co Państwu mówiłem, dziewczyny chorują masowo na stawy. Bo jak przychodzą do kancelarii pogadać, to chłopak bez przerwy masuje te stawy swoje kolanowe, tu w nadgarstku. Oni biorą ślub i też muszą się za rączkę, muszą tego buziaka wymienić. Ja nie chcę z tego robić jakiejś wielkiej tragedii, ale to jest taki symbol. Dlaczego tyle dzieci ma kłopoty z narodzeniem się? Bo mama i tata nie chcą się od siebie odsunąć. Jak wyjdziecie przed kościół i zobaczycie, jak idzie małżeństwo z dzieckiem, to tata i mama są od siebie odsunięci, a dziecko idzie między nimi. Jak są sklejeni, to nie ma miejsca na dziecko. I często właśnie nie ma miejsca na dziecko. Nie jeden pan się boi, że jak się drugie dziecko urodzi, to żona się tak zajmie tym drugim dzieckiem, że już tego dziecka 45-letniego nie będzie tulić. Dzieci są, tego się nie mówi. Mówi się o kłopotach materialnych, o kłopotach, nie możemy mieć dziecka, bo nie mamy dużo pieniędzy, nie mamy mieszkania. Ale bardzo często chodzi właśnie o to, że my chcemy być dla siebie. Chcemy się sklejać, tulić. Nie ma piękniejszej kobiety niż taka kobieta niezdobyta, która jest właśnie oblubienicą Pana Boga. Nie będę rozwijał tego tematu, ale z podziwem patrzę na niektóre siostry zakonne, które są oddane Bogu. One są piękne, one są dowcipne, one są otwarte. Ale przy niej się głupiego tekstu nie powie. Przy niej się głupio człowiek nie zakocha. I to też, no, siostry zakonne nie z chwilą automatycznie wkładania habitu się takie stają, tylko muszą nad tym duchowo pracować. Najpiękniejszą kobietą jest kobieta, która jest kobietą Boga. I notabene mężczyzna też. Najpiękniejszy mężczyzna to jest ten, który jest oddany Bogu. I on jest wtedy niezdobyty. Kto jest oddany Bogu, jest niezdobyty przez człowieka. Drodzy bracia i siostry, i dlatego to nas zabezpiecza w małżeństwie przed takim handlem wymiennym. To ja ci sprzątałam, gotowałam, a jak cię prosiłem, żebyś mnie zawiózł, a jak to ci nie zawiozłem, a wtedy cię zawiozłem, a ty nie chciałaś wieczorem mi zrobić tego. Jak to ci nie robiłam tego? 2 razy ci zrobiłem to, a ty 3 razy już nie chciałeś mi zrobić. Proszę Państwa, jeśli ktoś jest oddany Bogu i w małżeństwie przede wszystkim chce się związać z Bogu, to choćby go druga strona wykorzystała, jak to się mówi, zrobiła w konia, to ja powiem, kochanie, to nie ja się dałem zrobić w konia, że ci służyłem, a tyś mnie gdzieś tam oszukiwał, bo na boku coś sobie robiłeś. Ja się do Boga zbliżyłem. Ja swój cel małżeństwa spełniłem. To ty poniosłeś porażkę. Nie dlatego ci gotuję, służę, jestem z tobą w łóżku, opiekuję się tobą, że liczę, że ty mi to dasz. Ja to wszystko robię, żeby się zbliżyć do Pana Boga. Oczywiście nie wolno nam rozpieszczać nikogo. Podobnie jak z księdzem, proszę Państwa. Jeśli ksiądz by głosił kazania, służył ludziom dlatego, żeby tłumnie przychodzili, go chwalili, wielbili i potem nagle by się od niego odwrócili, co się może zdarzyć, to by miał pretensje. To ja wam tak służyłem, a wy już nie przychodzicie do mnie. Ksiądz jest w dobrej sytuacji, bo nawet jak nikt do kościoła nie przyjdzie, to zawsze ma 2 słuchaczy. Jezus zamknięty w tabernakulum na klucz i pan organista, co ma umowę o pracę i musi siedzieć na chórze i słuchać. Ale trzeba się z tym walczyć, z tą motywacją. Nie, ja robię to dla was, ale przede wszystkim dla Chrystusa. Przede wszystkim dla Chrystusa. Dlatego pierwsze przykazanie, to nie nowość oczywiście będzie,
Pierwsze przykazanie, które mogą złamać narzeczeni, chłopak z dziewczyną, małżonkowie, to jest pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg jest moją miłością. Przecież Państwo wiecie, że po śmierci już nie będzie mężów i żon. To jest tylko na tą drogę, na tą szkołę miłości. Na tą szkołę miłości. Więc dlatego nie denerwujcie się, że nie możecie się zdobyć. Że ten mój chłopak to zawsze taki trochę inny. Że ta moja dziewczyna to właśnie ona po swojemu myśli czegoś chce, ja tego nie rozumiem. Tak, to jest dobrze. To jest dobrze. Pamiętacie, proszę Państwa, ten, jak kobiety chcą właśnie tego mężczyznę wywrócić na drugą stronę i wszystko w nim widzieć, tak się czuć bezpiecznie, że on o mnie myśli, o mnie pamięta i mnie kocha. Jak to w Lalce Prusa był ten epizod w życiu Wokulskiego, że on się z panią Małgorzatą Mincel ożenił. Jest to ta piękna scena, jak jest przyjęcie i ona ciągle podchodzi do niego i mówi: Stasiu, zamyślasz się. Stasiu, nie zamyślaj się tak. Kobieta nie lubi, jak się facet zamyśla. Gdzie on jest teraz? W garażu? U kumpla? W pubie? O czym myślałeś? Gdzie jesteś? Podobnie jak mężczyzna chciałby kobietę tak zachwycić sobą, tak ją rozszyfrować i rozpracować, że chciałby ją rzucić na kolana i mu się to nie udaje. Bogu dzięki, że mu się to nie udaje. Bóg stworzył Ewę Adamowi, żeby jej nie zdobył, żeby była dla niego drogą, a Adam, żeby był dla Ewy drogą. Ale życiem, sensem, powietrzem jest Bóg. Kobieta jest niezrozumiała i nieprzewidywalna, mężczyzna też. I z tym się po prostu musimy pogodzić. Małżeństwo jest po to, bym spokorniał, uczył się miłości, uczył się służby, przyjmowania pomocy, żebym spotkał, kochani, Pana Boga. Dlatego najlepszym przygotowaniem do małżeństwa jest budowanie swojej relacji z Panem Bogiem. Budowanie swojej relacji z Panem Bogiem. Kochani, o tym mówi dzisiejsza Biblia, to nam mówi na początek roku akademickiego. Szukajmy prawdy o sobie z Biblią w ręku. Rezygnujmy z własnych pomysłów na małżeństwo, życie, związek narzeczeński. Przyjmujmy to, co daje nam Bóg, a wtedy wszystko to będzie rosło i owocowało. Powstańmy. Bóg jeden zna prawdę o nas, o świecie, o samym sobie. Chce nam tę prawdę przekazać, ale to będzie wymagało naszego posłuszeństwa, pozwolenia na to, że zdruzgocze nasze wyobrażenia, pragnienia, jakieś schematy myślowe. Stańmy teraz przed Stwórcą, który jest miłością, jest naszym dobrym pasterzem i przedstawmy mu w związku z tym nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie troszczyli się nie tyle o taką materialistyczną moralność, zachowywanie przepisów, ale o spotkanie z żywym Bogiem. Nie z wyobrażeniem Boga, ale z żywym Bogiem. Ciebie prosimy. Za wszystkie małżeństwa, by mężowie i żony pamiętali, są sobie dani, by służyć sobie we wzroście miłości. Nie, by ten związek był pełnią, jakimś spełnieniem. To zawsze będzie niedosyt w małżeństwie, że mąż jest trochę inny, żona inna, tajemnicza, on jest tajemniczy, niezdobyty właśnie. Byś wszyscy małżonkowie wprowadzali w swoje życie Pana Boga jako światło i cel swoich starań, swojej pracy duchowej. Ciebie prosimy. Jest tyle poranionych dziewcząt i chłopców niepewnych swojej wartości. Kiedy łączą się jako narzeczeni, często dochodzi do tragedii. Chcą zaleczyć wszystkie swoje rany, zapominając o Bogu, wybierając grzech. Pomódlmy się za nich, by też byli mądrzy i słuchali Pisma Świętego. Ciebie prosimy. Rozpoczyna się rok akademicki. Pomódlmy się za wszystkich studentów, profesorów, wykładowców, by poszukiwanie prawdy było uczciwe i także z korzyścią dla ich życia duchowego. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych. Niech jak najszybciej przekroczą bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nie poddawali się i pamiętali o słowach, że w życiu duchowym potrzebna jest przede wszystkim cierpliwość i pokora, by nam tych cnót nie zabrakło. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przekonaj nas o swojej miłości i pozwól nam przyjąć prawdę o nas z Twoich ust, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, to wszystkie ogłoszenia. Za chwilę błogosławieństwo Chrystusa. Jeszcze mamy pół niedzieli, czy prawie pół. I jutro zaczynamy powszednie dni. Wielu ludzi zaczyna swoje studia akademickie.
Kochani, mówię właśnie o tym, będziemy wchodzić w różne relacje z ludźmi, być może ktoś się w tym roku zakocha, znajdzie narzeczoną, narzeczonego. Nie pokładajmy w sobie za dużej ufności. Dostajemy tylko człowieka na to, żeby mi towarzyszył w drodze do nieba, a nie dostaję Boga, który ma wszystko rozumieć. Denerwuję się, że mój narzeczony mnie nie rozumie. No jakby cię w ogóle nie rozumiał, no to może rzeczywiście lepiej się w to nie inwestować. Ale będzie nie rozumiał. A nie zaspokaja pewnych moich lęków. Nie wyzwala mnie z nich. Nie wyzwoli. To trzeba wszystko policzyć. Wy wszyscy, którym się być może, proszę Państwa, sypnęło małżeństwo, zapytajcie się, czy nie warto się przyznać. Za dużo chciałem. Chciałem, żeby żona była wymarzona w łóżku, w kuchni, w samochodzie. A ona nie była wymarzona, bo ona nie jest Bogiem. Dostałeś towarzyszkę na drogę krzyżową, a nie na drogę spełnienia. Pamiętajmy o tych sprawach, jak się człowiek dobrze nastawi, to potem jest mniej rozczarowań. Jesteśmy realistami, znamy właśnie siebie i życie. Ale już kończę ten uzupełnienie do kazania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.